Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Kazimierz Gajowy, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Powiedziałem, że 200 pocisków spadło na Izrael. Izrael odpowiedział kolejnym atakiem na Bejrut. Tak, tutaj dzisiaj rano wyczytałem w prasie libańskiej, że Izrael się przyznał, że 135 dokładnie wleciało w jego przestrzeń, powiedzmy powietrzną. No być może inne były zestrzelone jeszcze nad Libanem, bo przecież wiemy, że ta infiltracja armii izraelskiej naziemna kontynuuje. I teraz rzecznik armii izraelskiej zapowiedział, że te dwie dywizje, które już tam są, będą jeszcze wzmocnione, czyli w jakiś sposób Izrael nie rezygnuje nawet z tej operacji naziemnej. Oczywiście media izraelskie podały od razu przez gazetę Haaretz, że żadna osoba nie ucierpiała z powodu tych rakiet, które nadleciały nad Izrael, ale Izrael oczywiście w zasadzie odpowiada w każdym momencie i w każdej chwili i wydaje się, że to jest jakiś taki systemowy atak na wyniszczenie całkowicie już nie tylko Hezbollahu, ale bym podejrzewał, że nawet całego Libanu. Świat milczy. To jest bardzo, no bym powiedział, znaczące aktualnie. Ja przeżyłem przecież wojnę w roku 2006, która była teoretycznie podobna do tej, bo też między Hezbollahem praktycznie a Izraelem. Napisałem zresztą na ten temat książkę Życie obok wojny, ale wtedy świat krzyczał. Wtedy na przykład ówczesny premier rządu libańskiego, seniora, tak się nazywał, płakał. I pamiętam na czele z Condoleezą Rice, wtedy sekretarz stanu amerykańskiego, wszyscy tu przybyli i w ciągu 33 dni tą wojnę zatrzymali. My mamy teraz 12 miesięcy tej wojny, a już ostatni miesiąc to po prostu jest olbrzymia katastrofa, nie tylko już ta militarna, nie tylko powiedzmy też ludzka, że tak powiem, uchodźców, przesiedleńców, ale również to zaczyna być już też wielką katastrofą ekonomiczną dla Libanu i nie wiemy, w które miejsce w ogóle zmierzamy. Ale panie redaktorze, to co chyba jest najgorsze, o czym nie mówią media inne, chociażby w Polsce czy za granicą, że my tu w Libanie razem z Libańczykami się jakoś przyzwyczajamy do tego zła. Praktycznie już na nas nie robią wrażenia informacje o zabitych, rannych, o zniszczeniach, jak to było na początku, chociażby przed miesiącem tego głównego konfliktu, który teraz trwa. No wczoraj zginęło, bagatela, 10 strażaków. No świat milczy. Teraz aktualnie bombardowania, zwłaszcza wszystkie to są takie powiedzmy miejsca, gdzie Izrael podejrzewa, że to są magazyny broni, że to są chociażby jak wczoraj w nocy wieczorem centrum wywiadowcze powiedzmy Hezbollahu. I te właśnie miejsca są po prostu nie tylko bombardowane i podejrzewa się, że są to bomby, które mają w swojej zawartości zubożony uran, bo to fachowcy określają po kolorze wybuchów i po intensywności nie tylko samego wybuchu, ale trwania. Co ciekawe, to trzeba byłoby sprawdzić, bo ja tylko idę za mediami lokalnymi, które potwierdzają, zapewniają, że po takim wybuchu, gdzie najprawdopodobniej znajdują się cywile, być może dzieci i kobiety, Izrael zabrania się zbliżać nawet służbom ratowniczym do tego miejsca, bo jakby się bał, że może kogoś uratują. Na przykład we wtorek, czyli dzisiaj wczesnym rankiem, armia izraelska ogłosiła znowu, że w Bejrucie zabiła Suheila Husseina Husseiniego, który był przedstawiany jako dowódca kwatery głównej, czyli znowu jakby następny do raju w znaczeniu takim, że miałby być następcą Nasrallaha, sekretarza generalnego. Wiemy, że już jeden najprawdopodobniej jest Safi Din, tak się czyta jego nazwisko, czyli człowiek czystej religii, można by powiedzieć, tłumacząc to nazwisko jego, Safi Din, najprawdopodobniej i został wyeliminowany. Ten Suheila Husseini być może miałby być też następcą. W zasadzie nikt nie chce być następcą Nasrallaha. I ja
jak mówiłem, to, że my się do tego przyzwyczajamy, że nie protestujemy, jest też naprawdę wielkim, wielkim, bym powiedział, grzechem tego świata. Zresztą dochodzą do nas głosy, że nawet Stany Zjednoczone to już w ogóle nie myślą o tym, żeby zatrzymać tą wojnę, tylko no, żeby jeżeli już, to troszkę ją, powiedzmy, ograniczyć. Następna nowość, nie wiem, czy już w mediach polskich to zostało ogłoszone. Wczoraj przez rzecznika armii izraelskiej ludność w okolicach Tyru i Sydonu na południe od rzeki Aual, to jest taka rzeka, którą pan redaktor zna, jak się wjeżdża do Sydonu, to właśnie ona tam wpada do Morza Śródziemnego. Na początku, że Hezbollah kontynuuje, to my przygotowujemy inwazję z morza naziemną. Czyli po prostu jednym słowem, jest źle, jest bardzo źle i być może będzie jeszcze gorzej. No oczywiście nie mówiliśmy dzisiaj nic o tych setkach tysięcy, a nawet o przekroczonym milionie, których nazywamy przesiedleńcami, bo to nie są prawdziwi uchodźcy, bo to jest ten sam kraj, tylko że z południa ci ludzie się przemieszczają na północ. Ale coś jeszcze ważnego, panie redaktorze. Prawdopodobnie razem z Hasanem Nasrallahem spłonęły wszystkie zasoby dolarowe partii Hezbollah. Ktoś by powiedział, no może i dobrze, to nie będą mieli za co kupować rakiet następnych, ale i bardzo źle. 1/3 Libanu przez ostatnie 20 lat była utrzymywana przez Hezbollah. Czyli te rodziny, które nawet my gościmy tutaj w Makazi Gardens, około 12 rodzin, one pośrednio czy pośrednio też żyły dzięki tej właśnie organizacji o nazwie Hezbollah, ponieważ ktoś z ich członków rodziny zawsze otrzymywał, powiedzmy, te pieniądze. Te pieniądze też mogły być, można powiedzieć, jakby przygotowane na późniejszą odbudowę, ale tego nie będzie. Czyli przewidujemy, że w tych dniach, w tygodniach będzie bardzo źle również ekonomicznie i nie będą się mieli ci ludzie z czego utrzymywać, stąd musimy też szukać środków, żeby z głodu nie poumierali, jednym słowem. A jak państwo doskonale wiedzą, kryzys gospodarczy, kryzys ekonomiczny w Libanie trwa już od wielu lat. Wygląda na to, bo teraz komentarz taki polityczny, czy przewidywania, bo wygląda na to, że Izrael przygotowuje się do długiej wojny, że Liban jest tylko, nazwijmy to, stacją pośrednią, bo Iran jest tym głównym konkurentem, tym głównym wrogiem Izraela i jak piszą media, Izrael przygotowuje się do odpowiedzi Teheranowi na ostrzał, na wsparcie Hezbollahu. Panie redaktorze, ale tutaj się przypomina epizod biblijny, który tak mniej więcej, ja parafrazuję, mówi, że jak chcesz prowadzić wojnę, to usiądź przy stoliku, policz ilu masz żołnierzy, jakie masz siły i czy jesteś w stanie z 1000 atakować 10 000. Ja myślę, że chociaż to jest religia muzułmańska, to Ayatollah Khamenei razem z nowym prezydentem, oni siedli już do stołu, oni już policzyli i oni wiedzą, że nie mają szans. I tak jak tutaj media libańskie pisały, że ten atak niby taki straszny, 200-300 rakiet batalistycznych, które leciały w stronę Izraela, że to nie był w ogóle atak, tylko że to była obrona. Ja powtarzam za specjalistami, ponoć Iran nie posiada lotnictwa aktualnie. To, co posiada, to nie ma części zamiennych, bo Stany Zjednoczone nie dostarczają. Armia ta po prostu lądowa jest zero. Czołgi często są z dykty, albo jeżeli są z żelaza, to w środku nie mają prawie nic. Czyli po prostu Iran chyba powiedział, uwaga, my coś mamy jednak, a to są rakiety. I rzeczywiście to jest potęga, jeżeli chodzi o arsenał rakietowy Iranu i my tym możemy wam dokuczyć. Czyli nie wiem, bym się po prostu nawet zaryzykował, ja to rzadko robię, ale zaryzykuję. Powiem, że raczej to będzie gra medialna, psychologiczna, ale chyba już Iran zrezygnował z jakiejkolwiek tutaj hegemonii na Bliskim Wschodzie i raczej liczy to, co ma i liczy, jak się układać, jak to mówi Biblia, że wyjdź mu naprzeciw i układaj się. I myślę, że już te układy przestaną. Zjednoczone mają miejsce i chodzi tutaj przede wszystkim o program atomowy, a później o tą ugodę atomową. Czyli jednym słowem trzeba jeszcze powiedzieć jedną bardzo rzecz, to tutaj też wyczytałem dzisiaj w dzisiejszej prasie, że główny dowódca armii Izraela na północ
już pocieszył 90 tysięcy prawie Izraelczyków, którzy opuścili miejsca swojego zamieszkania w północnym Izraelu, że najwyżej 3 tygodnie, mniej niż 3 tygodnie, nie wrócicie do swoich domów. Co to znaczy, że przynajmniej ten etap, bo na pewno pan redaktor ma 100% rację, że to są etapy, że to nie jest wszystko tylko i wyłącznie w jednym Libanie, co się dzieje i będzie się działo, ale chyba to była zapowiedź, że w 3 tygodnie wojna w Libanie się skończy. Czy ona się skończy po myśli Izraela, tak jak on to sobie wydumał? A co sobie wydumał? No powiem bezpośrednio. On sobie wydumał, że zniszczy całkowicie partię o nazwie Hezbollah, zniszczy jej arsenał i tak jak różnego rodzaju opracowania armii izraelskiej mówiły przed miesiącem, że przynajmniej 3000 bojowników Hezbollahu zginie. Tylko uwaga, te właśnie przygotowania teoretyczne tej wojny mówiły też, że i również żołnierzy izraelskich może zginąć między 600 a 1000 żołnierzy, czyli te 9-10, których zginęło, to być może jest tylko taki właśnie jeszcze lekki początek, czyli Izrael zakłada nawet duże straty w ludziach, ale sobie założył, że po prostu tu z tym powiedzmy problemem dla Izraela, jakim był i jeszcze jest Hezbollah, on ma zamiar skończyć. I chyba w ogóle nie bierze pod uwagę, że przy okazji giną dzieci, że przy okazji giną kobiety, że niszczy się całkowicie praktycznie całą strukturę powiedzmy południowego Libanu i samego Bejrutu. Dodam jeszcze, panie redaktorze, bo to pana na pewno bardzo interesuje i tych wszystkich, którzy znają Liban i byli w Libanie, od wczoraj są zagrożone również historyczne zabytki w Libanie, które bagatela, niektóre mają po parę tysięcy lat, ale już kompleks w Baalbeku, kompleks świątynny z pierwszych wieków naszej ery, już prawie, że oberwał, bo 500 metrów to jest nic, można by powiedzieć, a w takim właśnie miejscu zostały zbombardowane umocnienia Hezbollahu w samym środku miasta Baalbek, 500 metrów od przepięknej świątyni, pan redaktor już ją widzi pewnie w swojej wyobraźni, Wenus. Ta taka mała, można powiedzieć w cudzysłowie barokowa, przecudna świątynia, która na pewno już ucierpiała chociażby tym wielką falą uderzeniową. Nic jej się nie stało i nie stanie, mamy nadzieję, ale to też jest pewna rzecz, o której świat powinien mówić, że w Libanie jest nie tylko, powiedzmy, problem ludzki, żeby ludzi uratować, ale uratować naturę, uratować piękne, cedrowe lasy i uratować tą historię, która przecież jest naszą kolebką. Co tutaj dużo mówić? Nawet nasz alfabet polski pochodzi z Libanu, to chyba ktokolwiek, cokolwiek studiował, to o tym dobrze bardzo wie. Czyli jest wiele rzeczy do uratowania i jak mówię, obojętniejemy, że tak, nie wiem, czy się dobrze wyraziłem, ja sam już te moje przeżycia wczoraj samoloty leciały bardzo nisko nad naszym studiem i to przez długi czas, bo one zakręcały, żeby bombardować powiedzmy południowe dzielnice Bejrutu i już one tak mnie nie straszą jak przed tygodniem czy dwoma, czyli coś w tym wszystkim jest, ale my nie śpimy, też pod względem pomocowym i wiemy, że są olbrzymie potrzeby Radia Wnet i my zawsze będziemy prosili o to, żeby to Radio Wnet wspomagać, bo bez Radia Wnet nie ma też studia Bejrut Radia Wnet, nie ma mojego głosu tutaj z pogranicza tej wojny, gdzie możemy być świadkami naocznymi i nie jesteśmy tylko i wyłącznie tłumaczami tego, co napisze Reuters czy jemu podobne agencje. Z całym szacunkiem dla tych agencji, bo one są naprawdę pod względem informacji takiej bezpośredniej bardzo dobrze umocowani tutaj w Libanie. Ja często dowiem się prędzej z Polski, co się stało w Libanie, niż tutaj z Libanu. Ale oczywiście analizy, spotkania z ludźmi, bycia świadkiem naocznym tego żaden Reuters nie zastąpi. I tutaj studio Bejrut Radia Wnet i samo Radio Wnet jest koniecznie do tego potrzebne dla naszego społeczeństwa w Polsce, żeby było uświadomione i oświecone. Tak jak Fundacja Fenicja jest potrzebna, żeby pomagać Libańczykom, tak jak to robi Kazimierz Gajowy. Dzisiaj o godzinie po 9:10 studio Bejrut i więcej. Rozwiniemy te tematy wszystkie, któreśmy teraz praktycznie zaanonsowali i będziemy też trzymali rękę na pulsie, żeby podać ostatnie wydarzenia tu z ziemi kraju cedrów. Kazimierz Gajowy. Jest godzina 7:38.